Drodzy kombatanci, Jego Ekscelencjo księże biskupie, panie premierze, panowie ministrowie, szanowni goście, przyjaciele naszego muzeum. Jestem zaszczycony, mogąc przeżywać razem z państwem tę chwilę. Doniosą nie tylko dla historii naszego muzeum, dla miasta i regionu, ale ośmielę się rzec, że istotną również w większej skali dla pamięci i świadomości historycznej obecnych i przyszłych pokoleń. Za chwilę nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego pod przebudowę dawnego aresztu śledczego w Ostrołęce dla celów powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Dzisiejsza uroczystość to symboliczne podsumowanie dotychczasowych, wieloletnich działań. Nasze muzeum, pierwsze w Polsce, muzeum poświęcone historii podziemia antykomunistycznego, powołane zostało w 2013 roku. W marcu ubiegłego roku organem współprowadzącym naszą placówkę zostało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które finansuje całość kosztów związanych z mniejszą inwestycją. Panie premierze, to dzięki pańskiemu wsparciu możemy realizować to wielkie dzieło. Dziękujemy. Muzeum Żołnierzy Wyklętych powstaje w miejscu szczególnym, z uwagi na jego historię i autentyczność. Opowieść o żołnierzach niezłomnych nabierze tutaj głębszego znaczenia. Będziemy mówić o wydarzeniach, które między innymi tutaj, w tych murach się rozgrywały. W latach powojennych, kiedy obiekt został podporządkowany resortowi bezpieczeństwa, przetrzymywano w nim więźniów politycznych, wykonywano tu wyroki śmierci. Nasza siedziba będzie zatem pełnić jeszcze jedną funkcję wynikającą z charakteru historii obiektu, a wykraczającą poza ramy klasycznie rozumianego muzeum, stanie się miejscem pamięci. Miejscem ważnym szczególnie dla tych, którzy zwracają się do nas z prośbami o pomoc w poszukiwaniach bliskich, zaginionych, zamordowanych, pochowanych w bezimiennych grobach. Od 1989 roku obserwujemy przybierającą na sile muzealizację naszej najnowszej historii. Powstały i wciąż powstają placówki, które za cel stawiają sobie gromadzenie i ochronę najnowszego dziedzictwa, badanie, interpretowanie historii, w tym jej trudnych i bolesnych rozdziałów, edukację historyczną. Ale oprócz tych celów ukierunkowanych na teraźniejszość i przyszłość, muzea mają jeszcze jedno zadanie i powinność. Dopóki to możliwe, dopóki wciąż żyją bezpośredni świadkowie tych wydarzeń, powinny tworzyć miejsca, które będą dla nich symbolicznym domem. Miejsca, w których poczują się szanowani i wysłuchani. Miejsca spotkań i dialogu. Takie miejsce podarowano już powstańcom warszawskim. W Krakowie działa Muzeum Armii Krajowej. W Białymstoku powstaje Muzeum Pamięci Cywilu. A my teraz, wreszcie, tworzymy takie miejsce dla żyjących jeszcze żołnierzy niezłomnych i ich rodzin. Dlatego niezmiernie cieszę się, widząc obecnych tu kombatantów. Ale pamiętajmy również o tych, których nie ma już wśród nas. Chciałbym wspomnieć jedną z takich osób, pana Józefa Potelaja. Młodociany więzień polityczny, więzień obozu Białoruszny. Pamiętam, jak przyjeżdżał tu do Ostrołęki, zachodził do naszego muzeum, siadał na taboryciku, na dziedzińcu naszego kompleksu, przy budynku, którego już w tej chwili nie ma. W jego miejsce powstaje nowy obiekt. Siadał i mawiał: bracie, tak bardzo chciałbym dożyć tej chwili, kiedy ruszy ta inwestycja, kiedy będę mógł być na otwarciu tego muzeum. Pan Józef zmarł w lutym tego roku, ale jestem pewien, że gdyby mógł być tu dziś z nami, byłby niezwykle szczęśliwy. Szczęśliwy, że realizujemy jego marzenie. Szczęśliwy, że pamiętamy. Chociaż od otwarcia muzeum dzieli nas jeszcze rok, już zdołaliśmy zaistnieć w świadomości Polaków, o czym świadczą kierowane do nas głosy wsparcia, a także liczne wycieczki, które aż do momentu rozpoczęcia inwestycji przyjeżdżały, by zobaczyć to miejsce, by porozmawiać
i wyjechać z przekonaniem, że wrócą tu za rok. To wielkie zainteresowanie naszą inicjatywą jest najlepszym dowodem na to, że istnieje potrzeba, by muzea o randze krajowej funkcjonowały także poza wielkimi ośrodkami. Jak już wspomniałem, pierwsza i najważniejsza grupa naszych odbiorców, odbiorców naszych działań, to właśnie świadkowie historii, ich dzieci i wnuki. Staramy się reagować na sygnały płynące do nas z całego kraju i docierać do jak największej liczby osób. Pomimo, że na co dzień działamy w obliczu bardzo skromnych zasobów ludzkich i finansowych, gdy spotykam się z ludźmi, którzy doświadczyli niewyobrażalnych cierpień, represji, którzy stracili najbliższych, uświadamiam sobie, że wciąż po blisko 3 dekadach od upadku komunizmu jest wiele do zrobienia na polu rozliczania przeszłości. Próby rozmów o wydarzeniach z naszej powojennej historii wciąż wiążą się z przełamywaniem lodów, budowaniem zaufania. Dlatego jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim naszym darczyńcom, osobom, które nam zaufały, które aktywnie współtworzą nasze muzeum poprzez pamięć, którą się dzielą i wspomnienia, które rejestrujemy, by zachować je dla przyszłych pokoleń. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim dotychczasowym darczyńcom, z których część jest dzisiaj z nami. Gromadzimy historię, gromadzimy też materialne obiekty, które dla właścicieli mają często ogromną wartość. Są to niekiedy jedyne, ostatnie pamiątki po najbliższych. Bardzo cieszymy się, otrzymując każdą taką pamiątkę. Pozornie drobne, zwykłe przedmioty dopiero na wystawie w muzeum zyskują kontekst. Opowiadają zaklętą w nich historię. Zaczynają żyć nowym życiem. Historię jednej z takich pamiątek chciałbym dziś Państwu opowiedzieć. Pamiątki wyjątkowej, bo związanej z osobą Józefa Franczaka Larusia. Żołnierza Wojny Obronnej 1939 roku, żołnierza Armii Krajowej, żołnierza podziemia antykomunistycznego, który jako ostatni partyzan z bronią w ręku poległ 21 października 1963 roku. Jedyny syn Józefa Franczaka Larusia, Marek, swego ojca zna głównie z opowieści. Pozostało mu bliste wspomnienie jednego spotkania z ojcem oraz jedyna pamiątka po nim, niewielki medalik z Matką Boską szkapleżną na łańcuszku. Józef Franczak nosił go przy sobie w ostatnich tygodniach życia. Będąc na jednej z kwater, urwał się łańcuszek. Józef zostawił go rodziny, żeby ten łańcuszek naprawili. Jak będzie następnym razem, tego odbierze. Nie zdążył. 2 tygodnie później Józef Franczak Laruś poległ śmiercią bohaterską. Rodzina, u której ten medalik został, przechowywała go jak skarb. Dopiero w 2005 roku skontaktowali się z Markiem, opowiedzieli mu całą historię i ten medalik przekazali. Szanowni Państwo, za chwilę podpiszemy akt erekcyjny i murujemy kamień węgielny. Zanim to jednak nastąpi, będą Państwo świadkami innego historycznego wydarzenia. Jest wśród nas obecny pan Marek Franczak, który wspomniany medalik, jedyną pamiątkę bezcenną po ojcu, postanowił przekazać naszemu muzeum. Marku, zapraszamy. Szanowni Państwo, Józef Franczak bez wątpienia był postacią wyjątkową, a ten niewielki osobisty przedmiot to cząstka dziedzictwa. W moim przekonaniu o znaczeniu narodowym. W związku z tym, panie premierze, chciałbym prosić o jeszcze jeden symboliczny gest. Byłbym zaszczycony, gdyby ta pamiątka dla muzeum została złożona na pańskie ręce. Panie premierze, proszę bardzo.
Marku, dziękuję Ci, że jesteś tu dzisiaj z nami i dziękujemy Ci za ten niezwykły dar. To jest naprawdę wzruszająca chwila. Ten medalik wśród innych pamiątek znajdzie swoje miejsce na wystawie stałej w naszym muzeum, którą już w przyszłym roku będą Państwo mogli zobaczyć. Na koniec pragnę wyrazić podziękowanie i gorącą nadzieję, że w tym i większym gronie spotkamy się w przyszłym roku podczas uroczystego otwarcia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Dziękuję za uwagę.